hej, dzisiaj jadę do Poznania, więc będę musiała się spakować. Stwierdziłam, że będę sobie świętowała fakt, że zdałam maturę i to naprawdę najlepiej niż myślałam. Szczególnie cieszę się, że zdałam matematykę i no naprawdę zdałam na więcej procent niż bym się spodziewała, więc stwierdziłam, że to jest idealny powód, żeby troszkę sobie poświętować i stwierdziłam, że po prostu na weekend pójdę sobie do mojej siostry i razem spędzimy trochę czasu. Pójdziemy sobie gdzieś wieczorkiem i po prostu fajnie spędzimy razem czas. I muszę się spakować, dzisiaj jest pogoda bardzo średnia, ogólnie ma padać, także muszę zobaczyć jeszcze co ubiorę. Jak widzicie, już się trochę ogarnęłam, pokręciłam sobie włosy, bo już dawno nie miałam pokręconych. Też pomalowałam się troszkę mocniej, bo w ostatnim czasie prawie w ogóle nie nosiłam makijażu. Stwierdziłam, że wezmę sobie już takie gotowe outfity na każdy dzień. Już mniej więcej sprawdziłam sobie, jaka ma być pogoda. Wezmę sobie jakąś sukienkę, w razie jakbyśmy gdzieś wieczorem sobie poszły. I postaram się dla was nagrać kilka przybitek z tego dnia i z tych dni właściwie, bo w niedzielę po prostu wrócę dopiero do domu. Także jeśli jesteście zainteresowani takimi w sumie dniami ze mną, to zostańcie. To będzie taki po prostu luźny vlog z mojego weekendu. Zastanawiam się, czy wziąć plecak, czy wziąć jakiś mniejszy plecak, czy wziąć torbę. Muszę zobaczyć, jakie ubrania wezmę w ogóle. I wtedy będę myślała. W ogóle już dawno nie nagrywałam takiego zwykłego vloga, także mega się cieszę, że postanowiłam po prostu go nagrać. I mam nadzieję, że taki film luźny wam się spodoba. Dzisiaj nałożyłam sobie nawet trochę cieni na powieki, a to już jest naprawdę niesamowite u mnie, bo już naprawdę dawno się nie malowałam. No i tyle. Idziemy się spakować. Piżamka. Wzięłam sobie taki krótki top, do tego te spodenki, które widzieliście przed chwilą. Tutaj mam ciuchy na dzisiaj, czyli ten top, który widzieliście przed chwilą też. Spodnie, dżinsiki. Wzięłam sobie też taki top z długim rękawem, który kiedyś tam na Vinted zamówiłam. Jeszcze miałam do tego dresy, ale topik sobie zostawiłam, dresy mi jakoś nie odpowiadały. Wzięłam sobie też sukienkę taką bardziej imprezową, czerwoną, obcisłą, zwykłą i sukienkę, którą mogliście zobaczyć w poprzednim filmie na moim haulu z Shein. No i to by było na tyle. W sumie nie chcę brać też nie wiadomo ile ubrań. Myślę, że to mi wystarczy i zaraz sobie to wszystko fajnie spakuję. Gotowa. I jednak ubrałam sobie takie spodnie. Nie też mogliście zobaczyć w holu zeszłym. I na to kurteczka i myślę, że będzie idealnie. Witam was w kolejnym dniu. Mamy sobotę. Wczoraj przyjechałam do Poznania. Za wiele wam nie nagrywałam. Właściwie no, nic wam nie nagrałam aparatem, bo totalnie zapomniałam go wziąć. Byłyśmy sobie wczoraj na Starym Rynku. Trochę pochodziłyśmy. Później byłyśmy sobie w restauracji. Zjadłyśmy sobie pizzę. I wróciłyśmy tak naprawdę do domu. Nie mieliśmy za wiele czasu, bo o 18 tak naprawdę byłam w Poznaniu dopiero. No i dzisiaj plan jest taki, że zjedliśmy już śniadanie. Ja sobie umyłam włosy. Trochę się ogarnęłam, pomalowałam. Założyłam sobie mojej siostry bluzkę, bo niestety nie wzięłam żadnej bluzki na tą pogodę, a dzisiaj jest dosyć chłodno, jest chyba tam około 19 stopni. I plan jest taki, że zaraz idziemy sobie do lumpów, później pójdziemy sobie do Poznani, bo chcę wejść do Primarka i do kilku innych sklepów, także może sobie coś fajnego kupię i zrobię wam jakiś kolejny haul. W południu pewnie pójdziemy sobie coś przekąsić, jeszcze mamy zamiar wstąpić do Starbucksa na jakąś kawkę. I wieczorem pójdziemy sobie może trochę poimprezować. Też nie mam za bardzo sukienki na tą pogodę, bo wzięłam tak naprawdę tą czerwoną, którą widzieliście. Także będę musiała coś wykombinować, ale myślę, że nie liczy się to, jak będziemy wyglądać, tylko to, jak będziemy się bawić. I zostańcie ze mną. Thank you.
Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj wróciłam z Poznania, jeszcze się nawet dobrze nie rozpakowałam. Było naprawdę świetnie. W sobotę wieczorem byliśmy sobie jeszcze z Pazji w klubie. Mogliście to zobaczyć u mnie na Insta, jak nie, to zapraszam, tam jest mnie zdecydowanie więcej. Nagrałam Wam tyle, ile byłam w stanie i tyle, ile uznałam, że powinnam. Mimo wszystko spędziłam fajnie czas z rodziną, naprawdę uważam ten weekend za bardzo udany i myślę, że już sobie poświętowałam moją znaną maturę. Chciałam Wam jeszcze pokazać na koniec zakupy, które zrobiłam w Poznaniu. Mam tutaj torbę. Tutaj mam głównie ciuchy męskie dla Macieja na wyjazd, bo w czwartek jedziemy nad morze. Tam pewnie Wam też coś ponagrywam, więc wyczekujcie. Tutaj mam tak, bluzkę z Primarka rozmiar M. Ona kosztowała 39 zł, także naprawdę cena super. Ogólnie kolejki do Primarku to po prostu masakra, ale myślę, że warto. Jest taka fajna, naprawdę typowo letnia już i naprawdę mega mi się spodobała, od razu pomyślałam o nim i myślę, że idealna właśnie taka na lato. Kolejną rzeczą, którą kupiłam dla niego, są spodenki, też zwykłe, czarne. Tutaj mają wiązanie, taki sznurek, można sobie związać po prostu w pasie. Czarne, najzwyklejsze spodenki. One są też w rozmiarze M i też są z Primarku. Kosztowały około, no dokładnie 26 zł, także myślę, że też cena po prostu świetna, można by powiedzieć wręcz. Spodenki kolejne, kąpielowe. To są chyba pelikany. Też fajne, też mi się podobały. Za 26 zł. To będzie taki naprawdę szybki haul. Stwierdziłam, że pokażę Wam to jeszcze w tym odcinku, bo nie ma sensu nagrywać osobnego na no, niezbyt wiele rzeczy. Także po prostu chciałam Wam to tak szybko pokazać. I ostatnia rzecz to koszula z Pull&Bear. Ona jest w rozmiarze XS i to jest naprawdę niesamowite, bo ona jest dosyć duża. I właśnie tutaj nie wiedziałam co bardzo jaki wziąć mu rozmiar, ale te koszule mi się naprawdę dość duże wydawały. Taka w palemki. Taka fajna właśnie na lato. Jest troszkę krótka, ale jest naprawdę fajna. Nawet taka do zarzucenia. Też mi się podobała, włożę mu to tutaj z powrotem i mu to wszystko dam. I kupiłam sobie, jeśli chodzi w ogóle o mnie, to kupiłam sobie trzy rzeczy. Dwie rzeczy są z Sisseya, a jedna jest z Primarku. Pokażę Wam najpierw tą rzecz z Primarku. Pewnie nie każdemu będą się podobać. Są to okulary, które mam tutaj. I są one wielkie. Ja się śmieję, że oglądam ich jak mucha, ale strasznie mi się podobały. One kosztowały 13 zł. I podoba mi się to, że zakrywają mi pół twarzy. Wyglądają tak. Na pewno będę je nosić. Uważam, że są naprawdę czaderskie. Pewnie nie każdemu się one spodobają, ale mi się naprawdę mega podobają i po prostu sobie je wzięłam. Z Sisseya kupiłam nerkę. Wzięłam sobie taką nerkę. Tylko, że ona mi jest ogólnie troszkę za duża. Jest poniżej talii, a chciałam, żeby ona właśnie tak fajnie dopasowana do talii była. Ona kosztowała 30 zł. Jest zapinana tutaj. Wzięłam ją z myślą właśnie nad morze, żeby nie musieć nosić torebki, tylko po prostu jak chcę wziąć na przykład tylko kartę czy tam portfel, to po prostu sobie w to wsadzę. A nie, żeby potem chodzić z tą torebką, wszystko by mi spadało, a tak po prostu będę miała wszystko pod ręką, praktycznie na sobie. I ostatnia rzecz, to taka portmonetka, taki malutki portfelik na najważniejsze dokumenty, bo ja mam ogólnie dość duży portfel i czasem mi się to wszystko nie mieści, albo na przykład właśnie chcę wziąć tylko kartę czy tam troszkę gotówki, no to po co mam brać cały portfel. I kupiłam ją właśnie w Sinseju na przecenie za dychę, słuchajcie, więc naprawdę mega. Tutaj ma takie serduszko jakieś i nawet fajna właśnie do tej nerki, do środka, na pewno będę ją używać. I naprawdę fajna taka malusia. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną fajnie czas. Wyczekujcie, bo już niedługo pojawią się kolejne vlogi lub kolejne haule. Ja postaram się teraz nagrywać jak najwięcej filmów. Mam nadzieję, że Was zaciekawiam i będziecie po prostu je oglądać i będziecie ze mną dalej w moim życiu, można by powiedzieć, w jakiejś tam części życia. I jeśli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie komentarz. Możecie zostawić też łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał. Dajcie mi też znać, jakie filmy byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Ja na pewno skorzystam z Waszych rad. I
Widzimy się już niedługo.